Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszej encyklice papieża Franciszka, Fratelli Tutti. Zapraszam. Najnowsza encyklika jest o braterstwie i przyjaźni społecznej. Jest to tytuł bardzo trafny. Papież Franciszek zaczyna od przytoczenia przykładu świętego Franciszka, który w okresie krucjat poszedł niejako pokojowo do sułtana. Jednak obawiam się, że już na początku pojawia się tutaj pewna nieścisłość albo nawet pewne przekłamanie. Otóż w ogóle nie wspomina się o tym, że święty Franciszek poszedł do sułtana po to, aby go nawrócić. Ten cel był ewidentny. I o ile faktycznie Franciszek nawoływał swoich współbraci, żeby nie wdawać się w jakieś niepotrzebne spory, żeby nie wdawać się w niepotrzebne konflikty, o tyle jego intencja jest absolutnie pewna. To znaczy, on idzie po to, aby tego sułtana nawrócić. To jest istotne również w kontekście zakończenia tej encykliki, do czego dojdziemy. A więc, rozdział pierwszy. Zatytułowany jest Mroki zamkniętego świata. Papież pisze, nie dokonując wyczerpującej analizy, ani nie uwzględniając wszystkich aspektów rzeczywistości, w której żyjemy, proponuję jedynie zwrócenie uwagi na niektóre tendencje obecnego świata, które stają na przeszkodzie rozwojowi powszechnego braterstwa. A więc celem, do którego dążymy w świetle tej encykliki, jest powszechne braterstwo. Pierwszy rozdział ma się skupić na przeszkodach w rozwoju tego braterstwa. Pod rozdział punkt koniec świadomości historycznej zacytuję, to jest fragment, który akurat uważam za jeden z lepszych. Z tego samego powodu podsyca się proces utraty zmysłu historycznego, co powoduje dalszy rozpad. Dostrzegamy kulturowe przenikanie pewnego rodzaju dekonstrukcjonizmu, według którego ludzka wolność próbuje budować wszystko od zera. Pozostaje niezmienna jedynie potrzeba konsumpcji bez ograniczeń i akcentowanie wielu form indywidualizmu bez treści. Tego dotyczy moja rada, jaką dałem młodym. Jeśli jakaś osoba składa wam propozycję i mówi, byście pomijali historię, czy nie doceniali doświadczenia osób starszych, pogardzali wszystkim, co minione, a patrzyli jedynie w przyszłość, którą ona wam oferuje, czyż nie jest to łatwy sposób pozyskania was dla jej propozycji, abyście robili tylko to, co ona wam mówi. Ta osoba potrzebuje, byście byli puści, wykorzenieni, nieufni wobec wszystkiego, abyście ufali jedynie jej obietnicom i podporządkowali się jej planom. Tak działają ideologie różnych kolorów, które niszczą lub dekonstruują wszystko, co inne i w ten sposób mogą panować bez oporów. Potrzebują do tego ludzi młodych, którzy gardzą historią, odrzucają bogactwo duchowe i ludzkie przekazywane przez pokolenia, którzy pomijają wszystko, co ich poprzedziło. Ten fragment jest jak najbardziej bardzo pozytywnym aspektem całej encykliki. W ogóle ten pierwszy rozdział zawiera kilka dobrych fragmentów, właśnie takiej analizy tego, co jest nie tak w tym świecie. Natomiast dziwne jest to, że to jest według papieża nie tak, dlatego że to przeszkadza w rozwoju powszechnego braterstwa, ale o tym za chwilę. Rozdział drugi, Cudzoziemiec na drodze, skupia się na przypowieści o Samarytaninie, o miłosiernym Samarytaninie, który opiekuje się nieznajomym, który został zraniony, ograbiony na drodze. Można się domyślić, że będzie tutaj chodziło między innymi również o imigrantów i tym podobne kwestie, więc cały rozdział traktuje właśnie o braterstwie na podstawie tej przypowieści. Rozdział trzeci. Coraz większa otwartość miłości, a więc dalej będzie chodziło o powszechne braterstwo, o jego praktykowanie. Jeden z podrozdziałów nazywa się wolność, równość i braterstwo, a więc papież tam bezkrytycznie niejako przyjmuje te ideały rewolucji francuskiej, w zasadzie w ogóle nawet nie komentując, tylko uznając je niejako w tej encyklice za swoje, wyjaśnia, w jaki sposób mają one sprzyjać powszechnemu
braterstwu. Rozdział 4. Serce otwarte na całe świata, więc idziemy jeszcze dalej. Powszechne braterstwo, które musi być naprawdę powszechne i otwarte na cały świat. Rozdział 5 tejże encykliki. Zwracam uwagę, że to jest długa encyklika. Ponad 200 punktów, prawie 300 punktów, które papież tam omawia. Teraz zacytuję już punkt 172, także idziemy dosyć szybko do przodu. W zasadzie wszystkie te punkty można, myślę, że dosyć łatwo streścić właśnie w powszechnym braterstwie, w dążeniu we wszystkich aspektach życia do powszechnego braterstwa. Teraz punkt przytoczę, 172 w podrozdziale Lepsza polityka w rozdziale 5. Wiek XXI jest świadkiem osłabienia władz państw narodowych. Przede wszystkim dlatego, że wymiar ekonomiczno-finansowy o charakterze ponadnarodowym dąży do dominacji nad polityką. W tym kontekście niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, których władze byłyby desygnowane sprawiedliwie na podstawie porozumień między rządami krajowymi i wyposażone w możliwość sankcjonowania. Kiedy mówimy o możliwości istnienia jakiejś formy globalnego autorytetu regulowanego przez prawo, niekoniecznie należy myśleć o autorytecie osobowym. Powinno się jednak przynajmniej przewidywać możliwość powołania do życia skuteczniejszych organizacji światowych, obdarzonych autorytetem, aby zapewnić globalne dobro wspólne, eliminację głodu i ubóstwa oraz pewną obronę podstawowych praw człowieka. Zaskakujące jest to, że papież nie widzi tutaj jakby zagrożenia związanego z takimi organizacjami. Nie widzi chociażby tego, że obecne takie organizacje, które mają bronić praw człowieka, walczyć z głodem i tak dalej, chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych, są również wielkimi apostołami wszelkich ideologii, które dążą do tego, żeby wyzwolić człowieka z jakichkolwiek ograniczeń, na przykład ograniczeń seksualnych. Są to organizacje, które promują bardzo radykalnie aborcję. Są to organizacje, które ewidentnie promują rzeczy, które z punktu widzenia Pana Boga, z punktu widzenia Kościoła są absolutnie niedopuszczalne, które są zbrodnią. Jakby wydaje się, że papież w ogóle tego nie zauważa i zachęca do tego, żeby takie organizacje były jeszcze silniejsze, żeby miały możliwość sankcjonowania. Dziwne jest to spojrzenie, można powiedzieć, bezkrytyczne na te organizacje i chęć, żeby one były jeszcze silniejsze. Rozdział 6. Dialog i przyjaźń społeczna. Zacytuję tutaj punkt 215. Życie jest sztuką spotkania, nawet jeśli w życiu jest tyle konfliktów. Wielokrotnie wzywałem do rozwijania kultury spotkania, która wykraczałaby poza dialektyki stawiające jedno przeciw drugiemu. Jest to taki styl życia, który dąży do tworzenia owego wielościanu, który ma wiele aspektów, wiele stron, ale wszystkie tworzą jedność bogatą w różne odcienie, ponieważ całość przewyższa część. Wielościan przedstawia społeczeństwo, w którym różnice współistnieją ze sobą, uzupełniając się, ubogacając i oświetlając nawzajem, nawet jeśli wiąże się to z dyskusjami i nieufnością. Od wszystkich bowiem można się czegoś nauczyć. Nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest zbędny. Oznacza to włączenie peryferii. Ludzie tam żyjący mają inny punkt widzenia, widzą te aspekty rzeczywistości, które nie są dostrzegane z centrów władzy, gdzie podejmowane są najbardziej kluczowe decyzje. A więc widzimy jeden z typowych przykładów tego, co jest w tej encyklice. Dialog. Papież zaznacza tutaj, przytaczam ten fragment, żeby zwrócić uwagę, że papież nie jest za taką unifikacją, żeby wszystko było takie samo, żeby wszystko sprowadzić do jednego mianownika, wielościan, w którym wszyscy się wzajemnie uzupełniają, dyskutują, dialogują. Przejdziemy dalej. Rozdział 7. Drogi nowego spotkania. Podrozdział Wojny sprawiedliwe i przebaczenie. Nie chodzi tu o postulowanie przebaczenia. To znowu będzie cytat, który uważam za pozytywny aspekt, pozytywny fragment tej encykliki. Nie chodzi tu o postulowanie przebaczenia, wyrzekając się swoich praw wobec skorumpowanej władzy, wobec przestępcy czy kogoś, kto poniża naszą godność. Jesteśmy wezwani, aby miłować każdego bez wyjątku, ale miłować prześladowcę nie oznacza przyzwolenia, aby nadal takim pozostawał, czy żeby myślał, że to, co czyni, jest dopuszczalne.
Przeciwnie, kochać go właściwie to starać się na różne sposoby, by zaniechał ciemiężenia. To odebrać mu tę władzę, której nie potrafi używać i która go oszpeca jako człowieka. Przebaczenie nie oznacza pozwalania na dalsze pogwałcenie godności własnej i innych, ani na to, by przestępca nadal wyrządzał krzywdę. Ten, kto doznaje niesprawiedliwości, musi zdecydowanie bronić swoich praw i praw swojej rodziny. Właśnie dlatego, że musi strzec tej godności, która została im dana. Godności, którą miłuje Bóg. Jeśli przestępca wyrządził krzywdę mnie lub drogiej mi osobie, nikt nie zabrania mi domagać się sprawiedliwości i zatroszczyć się, aby ten ciemiężyciel lub ktokolwiek inny nie skrzywdził mnie ponownie, ani nie uczynił tej samej krzywdy innym. Powinienem tak postępować, a przebaczenie nie tylko nie neguje tej potrzeby, lecz jej też wymaga. A więc tutaj bardzo pozytywny aspekt tej encykliki, przebaczenie, które jak najbardziej domaga się czasem sprawiedliwości. Kolejny podrozdział w tej encyklice zatytułowany jest Wojna i kara śmierci. I tu już będzie moim zdaniem zdecydowanie mniej pozytywnie. Punkt 257. Ponieważ ponownie stwarzane są warunki do szerzenia się wojen, przypominam, że wojna stanowi zaprzeczenie wszelkich praw i dramatyczną agresję wobec środowiska. Jeśli chcemy autentycznego, integralnego ludzkiego rozwoju dla wszystkich, musimy wciąż starać się unikać wojny między państwami i narodami. Bez wątpienia należy unikać wojny między państwami i narodami. Bez wątpienia jest to cel słuszny. Natomiast ciekawe, że tutaj jakby wojna jest krytykowana, bo stanowi zaprzeczenie wszelkich praw i dramatyczną agresję wobec środowiska. Jest to dosyć zaskakujące, że nie ma, jakby na jednym poziomie jest postawione zaprzeczenie wszelkich praw i środowiska. Jakby ludzie i środowisko byli tutaj tak wymienieni obok siebie. Zresztą to nie są ludzie, którzy są wymienieni. Papież nie mówi tutaj o tragediach ludzkich, o cierpieniu, tylko jest to zaprzeczenie wszelkich praw. Jest to dosyć zaskakujące, ale to jeszcze zdecydowanie nie wszystko. Punkt 258. Tak łatwo wybrać wojnę, posługując się wszelkiego rodzaju wymówkami, pozornie humanitarnymi, obronnymi lub prewencyjnymi, uciekając się także do manipulacji informacją. Faktycznie w ostatnich dekadach wszystkie wojny były rzekomo usprawiedliwione. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o możliwości uprawnionej obrony przy użyciu siły zbrojnej, co oznacza wykazanie, że istnieją pewne ścisłe warunki uprawnienia moralnego. Łatwo jest jednak, pisze dalej papież, popaść w zbyt szeroką interpretację tego możliwego prawa. Próbuje się w ten sposób usprawiedliwić także ataki prewencyjne lub działania wojenne, które łatwo pociągają za sobą poważniejsze zło i zamęt niż zło, które należy usunąć. Chodzi o to, że od czasu rozwoju broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, a także ogromnych i coraz większych możliwości, jakie dają nowe technologie, wojnie dano niemożliwą do skontrolowania moc niszczycielską, która uderza w wielu niewinnych cywilów. Doprawdy ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą i nie ma gwarancji, że dobrze ją wykorzysta. I teraz nie możemy już zatem myśleć o wojnie jako o rozwiązaniu, ponieważ ryzyko prawdopodobnie zawsze przeważy nad przypisowaną jej hipoteczną użytecznością. W obliczu tej sytuacji bardzo trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria, które wypracowano w poprzednich wiekach, by mówić o możliwości wojny sprawiedliwej. Nigdy więcej wojny, pisze papież. Jest to moim zdaniem zdanie bardzo niebezpieczne. To znaczy, oczywiście, że wojnę trzeba traktować jako absolutną ostateczność i prawdą jest, że może się ona bardzo łatwo wymknąć spod kontroli i prawdą jest, że bardzo często, być może nawet w większości przypadków, wojna przynosi zło większe niż to, któremu chciano zaradzić. Mimo wszystko nie można jednak powiedzieć, że państwo nie ma prawa się bronić zbrojnie, gdy zostanie zaatakowane. Państwo ma to prawo, co więcej, ma nawet taki obowiązek. Ma obowiązek bronić swoich obywateli. A skoro ma taki obowiązek bronić swoich obywateli, to musi być gotowe do tego, żeby swoich obywateli bronić. A więc to wykrzyknienie papieża nigdy więcej wojny, ja bym się pod nim nie podpisał. Podpisałbym się pod nim w sensie, należy zrobić wszystko, aby uniknąć wojny. Należy działać tak, aby wojny żadnej nie było. Natomiast zawsze trzeba być
do niej gotowym. Państwo ma obowiązek być gotowe bronić swoich obywateli. Człowiek powinien zawsze być w gotowości, aby bronić swoich bliskich. Państwo powinno zawsze być w gotowości, aby bronić swoich obywateli. Jeśli zajdzie taka potrzeba, państwo ma obowiązek być do tego gotowe, być sprawne, być przygotowane i móc swoich obywateli obronić. Kolejny punkt to kara śmierci. Dziś mówimy wyraźnie, że kara śmierci jest niedopuszczalna. I Kościół angażuje się z determinacją, postulując jej zniesienie na całym świecie. Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są zatem dziś wzywani do walki nie tylko o zniesienie kary śmierci, legalnej czy też nie, i to we wszystkich jej formach, ale także o poprawę warunków więziennych w duchu poszanowania godności ludzkiej osób pozbawionych wolności. A ja łączę to z dożywociem. Dożywocie to ukryta kara śmierci. To jest szok, co tutaj papież pisze. A więc kara śmierci bez wątpienia należy ją traktować jako rzecz akceptowaną przez powszechne magisterium Kościoła. To znaczy rzecz, która była dopuszczana przez całą historię Kościoła, zawsze była akceptowana. Co więcej, nawet już w samym Piśmie Świętym możemy znaleźć w Nowym Testamencie przykłady, gdzie nawet sam książę apostołów, święty Piotr, stosuje pewien rodzaj kary śmierci. Może przytoczę Dzieje Apostolskie, rozdział 5, werset 51 i kolejne. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy, a wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. I dalej. Około 3 godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie. A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Mamy tutaj do czynienia w zasadzie z cudem, który zostaje dokonany. Bóg dokonuje cudu, który jednocześnie jest karą śmierci. Apostoł, święty apostoł Piotr ewidentnie wie, o co chodzi. Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie. Natomiast papież Franciszek raz, że twierdzi, że już nigdy więcej wojny, wbrew powszechnemu nauczaniu Kościoła, powołując się tutaj na pewne wypowiedzi Jana Pawła II, który mówił, że mówił bardzo ostrożnie na zasadzie. No, dzisiaj już być może kara śmierci nie jest potrzebna, a on tutaj, papież Franciszek, robi z tego praktycznie taki obowiązek. Każdy katolik ma obowiązek walczyć z karą śmierci i tutaj jeszcze poprawę warunków więziennych. Moim zdaniem jest to ekstremalnie nierealistyczne. Więzienia w tej chwili są bez wątpienia, wymagają reformy, zmiany, natomiast niekoniecznie poprawy warunków więziennych. To znaczy należałoby zadbać o to, aby one faktycznie mogły być miejscem poprawy, ale do tego nie potrzeba bardziej miękkich łóżek, więcej telewizora i tak dalej. Do tego może raczej przydałyby się inne środki, na pewno ograniczanie patologii, ale na pewno nie sprawianie, dostarczanie większych wygód więźniom. To jest naprawdę dziwne, co tutaj papież pisze. Jeszcze na dodatek potępia dożywocie. Dożywocie to ukryta kara śmierci. Czyli tak naprawdę jakby wydaje się, że papież w ogóle chciałby tutaj ogromnych ograniczeń. Czyli więźniowie powinni żyć jeszcze wygodniej i kary, najcięższe kary powinny zostać zniesione. Moim zdaniem papież tutaj nie jest w zgodzie z powszechnym nauczaniem Kościoła, z powszechnym magisterium Kościoła, dlatego jak najbardziej Kościół ma obowiązek powiedzieć: sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył, powtarzając słowa świętego Pawła.
Myślę, że jesteśmy do tego absolutnie uprawnieni. Dochodzimy do najważniejszego fragmentu tej encykliki, mianowicie będzie mowa o religiach. Rozdział 8. Religie w służbie braterstwa na świecie. Punkt 271. Różne religie, wychodząc z uznania wartości każdej osoby ludzkiej jako stworzenia, powołanego do bycia dzieckiem Bożym, wnoszą cenny wkład w budowanie braterstwa i obronę sprawiedliwości w społeczeństwie. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Jak nauczali biskupi Indii, celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju i harmonii oraz dzielenie się wartościami i doświadczeniami duchowymi oraz moralnymi w duchu prawdy i miłości. Punkt 276. Kości pełni rolę publiczną, która nie zacieśnia się do jego działalności opiekuńczej lub edukacyjnej, ale działa w służbie promocji człowieka i powszechnego braterstwa. Podpunkt tożsamość chrześcijańska, punkt 277. Kościół docenia działanie Boga w innych religiach i nie odrzuca niczego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem przypatruje się owym sposobom działania i życia, owym nakazom i doktrynom, w których często odbija się promień tej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Jednakże, jako chrześcijanie nie możemy ukrywać faktu, że, cytat, jeżeli muzyka Ewangelii przestanie rozbrzmiewać w naszym wnętrzu, to utracimy radość płynącą ze współczucia, czułość rodzącą się z ufności, zdolność pojednania mającą swoje źródło w świadomości, że zawsze jesteśmy tymi, którym przebaczono i którzy są posłani. Jeżeli muzyka Ewangelii przestanie rozbrzmiewać w naszych domach, na naszych placach, w miejscach pracy, w polityce i w gospodarce, to stłumimy melodię, która pobudzała nas do walki o godność każdego człowieka. Inni czerpią z odmiennych źródeł, pisze dalej papież Franciszek. Dla nas tym źródłem ludzkiej godności i braterstwa jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Z niej wypływa dla mnie myśli chrześcijańskiej i dla działania Kościoła prymat przypisywany relacji, spotkaniu ze świętą tajemnicą drugiego człowieka, powszechna komunia z całą ludzkością jako powołanie wszystkich. I te cytaty to jest naprawdę coś szokującego. Dla papieża ewidentnie wszystkie religie, które dążą do powszechnego braterstwa, są dobre. A w zasadzie wszystkie wydają się według papieża do niego dążyć. Gdzie indziej mówi on o tym, że przemoc, religia i przemoc, bo to jest kolejny podrozdział, papież mówi tam o tym, że tak naprawdę gdy religia prowadzi do przemocy, to jest to zawsze jej wypaczenie, bo tak naprawdę religia zawsze będzie prowadziła do tego powszechnego braterstwa, czyli prawdziwa religia zawsze będzie prowadziła do powszechnego braterstwa. Ten rozdział jest szokujący. A więc w wizji papieża ewidentnie najważniejszą rzeczą jest powszechne braterstwo. To jest cel. W tej encyklice to jest ewidentne. Celem jest powszechne braterstwo. Nie zbawienie dusz. Nie prowadzenie ludzi do Chrystusa. Celem jest powszechne braterstwo. Wszystkie religie, o ile są prawdziwe religiami, prowadzą do tego powszechnego braterstwa według papieża Franciszka. I o ile do niego prowadzą, są dobre. Rozmawiamy z innymi religiami nie ze względu na tolerancję czy dyplomację, ale dlatego, żeby dzielić się z nimi jakimiś dobrami, dlatego, żeby razem z nimi zdążać do powszechnego braterstwa. Wprawdzie, gdy w nas, jak tutaj pisze papież, umilknie ta muzyka Ewangelii, no to wtedy już jakby wyblakniemy, tak? Tutaj taka poetycka mowa, i nie będziemy potrafili wtedy dążyć do powszechnego braterstwa, bo dla nas źródłem powszechnego braterstwa jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. To jest szok. W tej wizji papieża Franciszka Jezus Chrystus nie jest drogą, prawdą i życiem. Dla niego Jezus Chrystus jest drogą do powszechnego braterstwa. To jest cel. To jest dla niego cel i my nie potrafimy inaczej do niej dążyć, ale inni będą dążyli do niej właśnie poprzez inne religie. Religia katolicka tak nie uczy. Religia katolicka mówi, że naszym celem jest zbawienie wieczne, że Jezus Chrystus jest jedynym, który może nas do tego zbawienia zaprowadzić. Jeśli ktoś zbawia się poza widzialną strukturą Kościoła, to i tak zbawia się przez Chrystusa i przez Kościół, a żadna fałszywa, czyli nieobjawiona przez Boga
naprawdę objawiona przez Boga religia do Chrystusa zaprowadzić nie może, do Boga zaprowadzić nie może. Tutaj przytoczę tylko jeden wybrany fragment o obojętności religijnej, to będzie sylabus Piusa IX z Denzingera. To jest tutaj Denzinger-Hünermann, punkt 2916, sylabus Piusa IX, to jest paragraf trzeci właśnie o obojętności religijnej, o indyferentyzmie. Homines in cuius vis religionis cultu viam eterne salutis reperire eternamque salutem asequi possunt. To są potępione twierdzenia. Tutaj punkt 16 w tym paragrafie trzecim. Ludzie mogą w kulcie jakiejkolwiek religii znaleźć drogę do zbawienia. Znaleźć drogę prowadzącą do zbawienia. To zdanie jest potępione jako obojętność religijna. Kolejne potępione zdanie. Trzeba mieć saltem bene sperandum est de eterna illorum omnium salute qui in vera Christi Ecclesia nequaquam versantur. Trzeba mieć przynajmniej dobrą nadzieję o zbawieniu tych, którzy nie są w prawdziwym Kościele Chrystusowym. To zdanie również zostało potępione. Dlaczego to zdanie zostało potępione? Może wielu się zapytać. Dlaczego? Otóż chodzi o to, że jeśli ktoś jest poza widzialną strukturą Kościoła, nie należy wychodzić z założenia, że on dojdzie do zbawienia. Chrystus mówi, że wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia. Jest to trudne. A więc bez wątpienia lepiej jest wychodzić z założenia, że osoby, które będą poza widzialną strukturą Kościoła, do zbawienia nie dotrą. Nie o to chodzi, że nikt z nich nie dotrze, ale lepiej jest, dlatego że my wtedy będziemy walczyli o to, żeby oni przyszli do Kościoła, a więc ułatwimy im to zbawienie. Człowiek może się zbawić poza widzialną strukturą Kościoła, ale pomimo swojej fałszywej wiary. Będzie to mimo wszystko wtedy łaska Chrystusowa. I naszym zadaniem jest ludzi prowadzić do Chrystusa, prowadzić do Kościoła. I to jest w nauce Kościoła, w tradycyjnej nauce Kościoła absolutnie oczywiste. I to jest chociażby jedno tego świadectwo. Nie należy wychodzić z założenia, mówi tutaj sylabus, że ci, którzy są poza Kościołem, o tak po prostu dojdą do zbawienia. Należy wychodzić z założenia, że ich dusza jest w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia i trzeba zrobić wszystko, aby ich przed tą zgubą uchronić. Punkt 18 w Denzingerze, punkt 2918. Protestantismus non aliud esquam diversa vere eustem Christiane religionis forma inqua eque ac in ecclesia catholica deo placare datum est. Protestantyzm nie jest niczym innym jak inną formą tej samej chrześcijańskiej religii, w której można tak samo jak w katolickiej Bogu się podobać. I znowu to samo. Protestantyzm nie jest tylko inną formą, jest formą wykrzywioną, jest odejściem od pewnych prawd chrystusowych. To jest to, co zostaje tutaj powiedziane. A więc w nauce Kościoła jest to rzecz absolutnie oczywista, powszechnie nauczana. Jest to rzecz po prostu fundamentalna, podstawowa, że Chrystus jest celem, że Kościół ma prowadzić do zbawienia wiecznego, do Chrystusa, ma duszę prowadzić do Chrystusa. Natomiast w tej encyklice celem jest powszechne braterstwo, a Chrystus jest tylko i wyłącznie inspiracją dla nas, dla chrześcijan, żeby dążyć do powszechnego braterstwa. Chrystus zostaje sprowadzony do roli środka, do roli tego, który inspiruje nas do drogi powszechnego braterstwa razem z innymi założycielami wielkich religii, co widać również w punkcie 286, gdy encyklika zbliża się do końca, papież pisze: w tej przestrzeni refleksji nad powszechnym braterstwem czułem się zainspirowany szczególnie przez świętego Franciszka z Asyżu, a także innych braci, którzy nie są katolikami, Martina Luther Kinga, Desmonda Tutu, Mahatmę Gandhiego i wielu innych. Co również pokazuje, że dla papieża wszystkie religie prowadzą do powszechnego braterstwa. A o to ostatecznie jemu chodzi. I moim zdaniem to wyjaśnia, dlaczego Kościół wygląda tak, jak wygląda. Dlaczego Kościół się sypie. Bo jeśli Kościół porzucił swój zasadniczy cel w nauczaniu samego papieża, Kościół nie zdąża do swojego pierwszego, fundamentalnego celu, aby prowadzić duszę do Chrystusa, aby prowadzić duszę do wiecznego zbawienia, aby oczyszczać duszę z grzechu i
uświęcać je, prowadzić je do sakramentów, do środków ustanowionych przez Pana Jezusa, prowadzić duszę do prawdy, nawracać tych, którzy są z dala od Chrystusa, aby sprowadzać te dusze do Chrystusa, aby przepełniać ludzki rozum Chrystusem, Jego prawdą, aby Jego wolę oświecać Jego siłą, aby tą wolę kształtować pod wpływem łaski uświęcającej. Do tego powołany jest Kościół, do tego, żeby ludzi prowadzić do Zbawiciela, oczyszczać ich z grzechów, oświecać ich prawdą, a nie do tego, żeby głosić powszechne braterstwo. Jednocześnie mówiąc o tym, że wszystkie religie prowadzą do tego powszechnego braterstwa i wszystko jest dobrze, jakby w wizji papieża te wszystkie inne religie są po prostu dobre. W wizji Kościoła katolickiego nie są dobre. I ta fundamentalna zmiana, to jest zmiana na takim poziomie, że musimy mówić o jakby konstytucyjnych zmianach, które papież Franciszek chce tutaj zrobić. To jest magisterium zwyczajne papieża. Papież przemawia tutaj jako papież, nauczając rzeczy, które ewidentnie nie są zgodne z tradycyjną nauką Kościoła. I kiedy znowu nie tylko mamy prawo, ale pełny obowiązek powiedzieć, nie pozwalam, powiedzieć, tak nie może być, powiedzieć za świętym Pawłem, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Ta nauka nie jest nauką Chrystusową, ta nauka nie jest nauką Kościoła. Ta nauka jest wyjaśnieniem, dlaczego Kościół się sypie, bo jeśli Kościół stracił swój zasadniczy cel, to jak on ma dalej istnieć, jak ma istnieć ta organizacja założona przez Chrystusa, skoro porzuciła swój zasadniczy cel. Do kogo to ma przemawiać? Kogo ma ona skłonić w ten sposób do poświęcenia swojego całego życia? Poświęcić swoje życie dla zbawienia dusz? To jest możliwe. Poświęcić swoje życie, żeby razem z innymi religiami dbać o powszechne, walczyć o powszechne braterstwo? To raczej nikogo nie przekona. Po prostu Kościół zatracił swój cel. I to magisterium papieża Franciszka jest tego świadectwem. I my musimy jasno powiedzieć, tak nie może być. Sprzeciwiam się Kefasowi, sprzeciwiamy się Kefasowi, bo na to zasłużył. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.